co się ci grasuje stale. Oto przypadki ministerialne, wieści o małym Michale. Piąteczka dzisiejsza. To jest informacja, nad którą nie będziemy się długo rozkręcać. Moi drodzy, bardzo smutna informacja, ponieważ jest to projekt, jest to śmierć, upadek projektu, któremu kibicowałem od początku. Sami wiecie doskonale. Są na to dowody w postaci archiwalnych nagrań podcastu Agent. Moi kochani, może się okazać, że ministerstwo, za które trzymałem kciuki, którego powstawanie emocjonalnie komentowałem i pomagałem, jak mogłem, w projekcie ucyfrowienia wtórnie zanalfabetyzowanych Polaków, jednak ten projekt, projekt ministerstwa może upaść, mimo swoich sukcesów, mimo swoich sukcesów. Może się okazać, jak podaje dziennik Gazeta Prawna, że cyfryzacja jako idea zostanie przejęta przez inny urząd, nowy najprawdopodobniej, który będzie kontrolowany bezpośrednio przez premiera Donalda Tuska. Czyli zasadniczo będzie to to samo, tylko nie będzie ministerstwa, nie będzie Boniego, ale w tym ministerstwie, którego nie ma, bo jest cyfrowe, będzie Donald Tusk. Albo ktoś, kto będzie od Donalda Tuska. Ponieważ jak się okazuje, minister Boni nie był wystarczająco od Donalda Tuska. Resort ma samych wrogów. Ja tego w ogóle nie rozumiem. W ogóle nie rozumiem. Michał Boni wybiera się do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, ma zamiar startować. Ciekawe, czy sobie weźmie Boni M do kampanii wyborczej jakiś kawałek. One way ticket może proponuje. Z poziomu ministerstwa nie da się sprostać wyzwaniu, jakim jest cyfryzacja państwa. Dlatego, że każdy poważny projekt jest interdyscyplinarny, mówi pani Julia Pitera, dziennikowi Gazeta Prawna. Ja zawsze jak mam DGP, Dziennik Gazeta Prawna, mam wrażenie, że to jest Dziennik Gazeta Polska. Ale nie, to jest Dziennik Gazeta Prawna. Marek Biernacki z PO mówi, wszystko jest możliwe, ustawa o działach administracji daje szerokie możliwości przekazywania zadań premierowi. Trudno też dotychczasowe wyniki informacyjne, informatyzacyjne nazwać sukcesem. Dlaczego? Dlaczego? Przecież był projekt Latarników Polski Ludowej, który sprawia, że znikną obszary wykluczone cyfrowo. Nie będę występował w imieniu pana ministra Boniego, ponieważ on ma do dyspozycji całe Ministerstwo Cyfryzacji, całego Majka, Mike Boni, Boni Mike, czy jak to woli. Ale przypomnijmy sukcesy tego ministerstwa, bo może się okazać, że tak jak z pomysłami Bloomberga, burmistrza Nowego Jorku, który za chwilę przestanie być burmistrzem Nowego Jorku, tak i w tym wypadku powinniśmy pochylić się nad sukcesami w jego ostatnich momentach. Zastąpienie biblioteki szkolnej biblioteką gminną. Sukces, który niestety został stłamszony przez spoconych prawicowych frustratów. Otwarte zasoby publiczne. Projekt, który mógł być sukcesem, ale został tak samo wywrócony, przewrócony i stłamszony przez chciwych artystów, którym mało jest opłat za X-u. Akta, którą promował minister Boni w swoim czasie, upadła przez nieznających realiów europarlamentarzystów, którzy dali się uwieść krzykaczom ulicznym, którym zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby za darmo ściągać pornosy z pirata. Przepisy o zbiórkach publicznych, czyli uregulowanie takich stron jak polakpotrafi.pl na przykład, co wszyscy wiemy doskonale, że powinno jak najszybciej nadejść, bo nie może być tak, żeby ktoś wziął swoje pieniądze, które tak naprawdę, których jest tylko dysponentem chwilowym, bo to nie są jego pieniądze, zapamiętajmy, i przekazał je na przykład na zorganizowanie jakiegoś, nie wiem, przeglądu piosenki harcerskiej, albo wyprodukowanie nowego modelu samochodu Warszawa, albo wydanie płyty dla posła. Nie, to nie tędy droga. Też przepisy o zbiórkach publicznych, projekt upadł. Moi drodzy, cztery flagowe projekty, które według mnie upadły nie z przyczyn ministra Boniego, tylko właśnie przez to, że jeszcze naszemu krajowi daleko do cywilizacji, do prawdziwego, normalnego kraju. No to głównie przez to, że nam jezuici wygonili reformatorów czy coś takiego. Już teraz nie będę zganiał na jezuitów tak naprawdę, ale moi drodzy, obserwujemy upadek wielkiego projektu i nic tylko patrzeć, jak
jak PiS przejmie władzę. Oto przypadki ministerialne, wieści o małym Michale. Agent Tomasz. Teraz mamy spowolnienie, dlatego że jest recesja w strefie euro. Kowalskiemu pustoszeje kiesa, bo minister przeczytał Misesa. Biedny dzisiaj chłop i kobita, bo rządzący odkryli Hazlita. Twoja chata coraz mniej jest warta, bo w urzędzie czytają Rotbarta.